Dzień dobry, witam na forextrader.com. Jest 11 maja, jak zwykle mamy poranek, 15 minut przed godziną 9. Dla niewtajemniczonych omawiamy sytuację codziennie. Jest to jakieś założenie odnośnie szans, a raczej prawdopodobieństwa, jakie może wystąpić na danych walutach czy instrumentach innych. I nie chodzi tutaj o przewidzenie dokładnie ruchu, chociaż często tak się dzieje, tylko chodzi o ustosunkowanie się do tego, co może nastąpić. Także może coś wystąpić, może nie wystąpić. My musimy mieć określony stosunek do tych dwóch spraw. Tak jak wczoraj wspominałem, tutaj mówiliśmy o momencie, gdzie mogło nastąpić wyrwanie. I proszę zwrócić uwagę, że nastąpił taki ruch i tutaj można było wchodzić w rynek, a można było poczekać do sytuacji, która właśnie ma miejsce. Wczoraj zaznaczyłem symbolicznie, że czekamy na wyjście, brak sprzedających i kolejny ruch do góry. I proszę zobaczyć, co się tutaj dzieje, tak? Mamy dokładnie wyjście, brak sprzedających i jeżeli tutaj zobaczymy coś w rodzaju kontynuacji, będzie być może to dobry moment do wejścia w rynek, jeżeli porównamy to wszystko ze wsparciami, oporami tutaj. Proszę zwrócić uwagę, że dokładnie na wsparciu, oporze się zatrzymaliśmy istotnym. Także być może ma to wszystko sens, to o czym tutaj mówię, to co omawiamy. Także zobaczymy prawdopodobnie kolejny ruch do góry, który będzie nawiązaniem do pięknego trendu 4-godzinnego i dziennego wzrostowego. I takie ruchy mają sens. To jest S&P 500 wykres 4-godzinny. Natomiast jeżeli chodzi o waluty na dzień dzisiejszy, tutaj widzimy delikatnie mówiąc wytracenie trendu spadkowego. Także kupujący, sprzedający dochodzą tutaj do konsensusu, czyli jakiegoś kompromisu na danym poziomie cenowym. Tutaj niekomfortowo czuła się cena, także możliwe, że nastąpi jakaś udeczka, albo znowu okaże się, że więcej spadkowych tutaj zleceń się pojawi. Natomiast no, byłbym ostrożny tutaj w jakieś grubsze, krótkie pozycje wchodząc. Natomiast tu mamy podwójne dno, czy coś w tym rodzaju. I aktualnie podobna sytuacja jak dzień wcześniej na S&P. Mamy tutaj charakterystyczny poziom, z którego to wyrwanie się może będzie oznaczało zmianę trendu. Także mamy tutaj taki prostokącik, który wygląda jak zmiana trendu na ten moment. I zmiana trendu mogłaby się odbywać w ten sposób, że proszę zwrócić uwagę, to był wzrostowy H4, trend na euro-dolarze. Mamy zygzak, koniec korekty. I powrót do trendu wzrostowego. To było całkiem naturalne. Również D1 trend jest wzrostowy, także jak najbardziej naturalna sprawa pod kolejne wybicie. Nie mówię, że jest to idealny przykład do transakcji. Omawiamy sobie tylko sytuację tutaj raczej. Natomiast może być to bardzo interesujący moment, tak? Może być, nie musi być. Tutaj widać bardziej elegancko to na wykresie 30-minutowym. Kiedy wspominałem wczoraj, że tutaj zejście z ponownej flagi, tu mamy pierwszą flagę i drugą flagę, którą zaznaczyłem, zejście to może być już bardziej wątpliwe. Proszę zwrócić uwagę, że po tym zejściu typu dump money, czyli ostateczny jakiś ruch bardziej, czy też wygaszający się już ruch spadkowy, nastąpił taki moment przejścia. Tu mamy te dno, o którym wspominałem, i cała taka formacja, która przygotowuje się do wybicia do góry. Także nie tyle co oczekiwałbym, co byłbym w stanie gotowości odnośnie jakichś agresywnych ruchów, tak? To zależy od tego jeszcze, jakie dane dzisiaj wyjdą na Forex Factory czy innej stronie, jak Państwo śledzą. Także zaraz sobie zerkniemy, jak to może wyglądać na dzień dzisiejszy. Tutaj jak zwykle czas mi się przestawia na amerykański, codziennie przez restartowanie, można powiedzieć, historii tutaj całej w przeglądarkach. Mamy ważne informacje na funcie. To może o 10:30 dzisiaj zmienić czy zacząć rynkiem, także byłbym ostrożny do 10:30, później również obserwował, jak to się zachowuje. Także w skrócie, na pewno nie ma tu konkretnych sprzedających na ten moment. Czy znajdą się konkretni kupujący, to się okaże, tak? Także moment wyjścia, w jaki sposób to ma się wydarzyć jakościowo, no omawiam dokładniej na szkolenia, bo tutaj moglibyśmy prowadzić półgodzinny wykład i zajęłoby to trochę z pewnością czasu, chociaż wspominam często w ciągu analiz, jak może potencjalnie wyglądać takie wyjście. Także zapraszam do obejrzenia wcześniejszych filmów wideo instruktażowych. I możemy jeszcze zajrzeć do potencjalnych dzisiejszych sytuacji, tak jak robimy to ostatnimi czasy.
Otworzę tutaj wykres ćwiczebny, biały, i zobaczymy na wykresach N30, jakie potencjalnie dzisiaj mogą być interesujące trady na dany dzień. Proszę zwrócić uwagę, jak tutaj z tego niebezpiecznego potencjalnego tradu spadkowego, o którym wspominałem, rynek wybił się do góry, zrobił przestój i znowu klasycznie wybił się do góry. Natomiast proszę zwrócić uwagę, mamy pierwszą falę, drugą falę. Mógłby tu być jakiś odpoczynek, ale no, zobaczymy, co się wydarzy. Także ryzyko to jest to, o czym często rozmawiamy na szkoleniach, z czego musimy zdawać sobie sprawę, wchodząc w transakcję. Nie jak bardzo ona jest atrakcyjna, tylko ile ryzyka jest w tym oraz jakie to są ryzyka, tak? Bo są różne ryzyka w różnej skali, jedne są mniej niebezpieczne, drugie bardziej, inne są kluczowe. Tak jak niektóre informacje, dane wychodzące na rynku, że po prostu nie można przed daną godziną wejść w rynek, cokolwiek by się działo, a inne dane wręcz przeciwnie, tak? Także są to już takie niuanse, które należy no, poznać, zgłębić w momencie. Zobaczmy na 4-godzinnym wykresie. Mamy generalnie trend wzrostowy. Tutaj on wrócił po korekcie do właściwości wzrostowych i widzimy na wykresie M30, że tutaj kształtuje się taka mała udeczka, kołyska. Być może w przyszłości pojawi się jakiś strzał do góry. Natomiast nie jest to interesujący, jakiś bardzo zachęcający trade, czy tak zwany pewny, czy zwycięski pattern, jak ja to nazywam, gdzie mamy 80% szans zwycięstwa w tym pojedynku. Także na dzisiaj nie widzę tutaj jakichś bardzo szczególnych możliwości transakcyjnych, czy bardzo interesujących, które wpadłyby w oko. I tak większość część dni tak naprawdę wygląda, chyba że uparlibyśmy się i wszystkie pary walutowe przeszukali, ale nie o to chodzi, bo transakcje najtańsze z niedużym spreadem możemy wykonywać tylko na niektórych transakcjach i o to chodzi, żeby szybko zyskiwać w momencie, kiedy rynek idzie w danym przewidzianym, dobrym kierunku. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na pozostałe filmy instruktażowe. Pozdrawiam serdecznie.